Oni nie wiedzą, gdzie jestem! Oni nie czają życia, nie? Dobra, jeden dostał, drugi dostał. Ja sobie teraz wezmę zakładnika, nie? Czekajcie, bo... Ja sobie tutaj kogoś zwiążę, oni mnie za chwilę zabiją. Oni go zabili! Ja nie wiem, gdzie są te wszystkie pieniądze, no. A on mi jeszcze nie otworzył tego sejfu! Nie chcecie, abym kradł! No to macie! Juniorski, przecież ty Polak, to pewnie masz bardzo lepkie ręce, lol. Pozdrawiam! No a teraz! Ile nam się uda zdobyć pieniążków w dzisiejszym odcinku? O tak! Aż mi się chce rapować. Yo! Yo! Okej. Okej, tak jest. Jedziemy. Dzisiaj gramy sobie w Stick'em Up. Mam nadzieję, że się wam podoba taki skład. Ja, policjant oraz Kinga. To znaczy jej teraz nie ma, bo czyta Stephena Kinga. Suzy gdzieś sobie tam sobie biega. Nie wiem, o co jej chodzi, ale też nie wiem, o co jej biega. No taki malutki rapek na początek, mam nadzieję, że wam się podobał. No siemanku, szydwanko, z tej strony Tommy and welcome back to Stick'em Up. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj sobie zagrałem w Stick'em Up, ponieważ chcecie, żebym znowu okradał ludzi. Nie wiem, dlaczego tak chcecie, ale moi drodzy, pierwszy odcinek był taki, że okradliśmy kogoś tam, zabiliśmy kogoś tam. Niestety, musiało parę osób zginąć, ale dzisiaj będziemy mniej brutalni, moi drodzy. Lecimy tutaj z kolejną mapką. Będzie dobrze! Moi drodzy, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Stick'em Up, dajcie znać koniecznie w komentarzach, pisząc hashtag nieźle rapujesz! Lecimy sobie, bebe! Wow! Dobrze, moi drodzy, nie pamiętam już w sumie, gdzie skończyliśmy. Tutorial mamy prześnięty, Shop & Go mamy prześnięty, Resident mamy prześnięty, Discount Leveler, czyli tutaj okradamy teraz złotników. Dobrze, lecimy, moi drodzy, patrzcie teraz. More levels coming soon, w ogóle tutaj pisze, że za niedługo będą nowe levele. Moi drodzy, loot! 98 tysięcy dolarów musimy teraz sobie tutaj zdobyć. Mam nadzieję, że na spokojnie to sobie zdobędziemy. W ogóle nie wiem, ile tutaj mam pieniążków. Ile tutaj mam w ogóle pieniążków? Nawet mi tutaj nie pisze, ile mam pieniędzy. 15 tysięcy, więc wiecie, co ja sobie teraz zrobię? Weźmiemy sobie jakąś fajną broń. Czekajcie, semi-auto za 5,5, to mamy za 10. O Boże, ale broń. Ale broń, w ogóle to na takiej zasadzie działa, że ja nie wiem, jak to tak do góry idzie. Że ja w ogóle tutaj się te broń jakoś bardzo dziwnie zmieniają. Nie wiem w ogóle o co tutaj w tym chodzi. Ale czekajcie, mamy dwa granaty, nie mam pojęcia, jak się rzuca granaty, bo to jest mega ciężkie, ale czekajcie, tutaj mamy military weapons. O, body armory. Dobra, kupujemy, moi drodzy, to, kupujemy sobie za 2000, ja myślę, że to kosztuje 200. Bo wygląda jak 200, prawda? Czy to wygląda jak 2000? Powiedzcie mi, że to wygląda jak 200, a nie jak 2000. Dobra, nieważne, lecimy sobie teraz tutaj fajnie z tematem. Czekajcie, semi auto, ja wezmę po prostu najdroższy. Czekajcie, bo tu jest za 10 tysięcy, to ja go biorę. Ja go biorę, bo jeżeli mamy teraz ukraść 98 tysięcy dolarów, to musimy być nieźle uzbrojeni. Moi drodzy, ja w ogóle tak się teraz tutaj patrzę, ponieważ gram na tym monitorze, bo ta gra jest tak wymagająca, że muszę to nagrywać Elgato. Nieważne, nieważne, dlaczego tu jest znowu majączka. Dobra, wychodzimy z naszej Audi A7 Discount Yeveler. Dobrze, tylko ja już nie pamiętam, jak tutaj się co tutaj się naciskało, żebyśmy sobie broń wyciągnęli. Czekajcie, bo ja nie mogę tutaj wejść do menu, ponieważ jak wyjdę, to wtedy mi się gra tak jakby, wiecie, no nie zapisze, nic takiego, nie? Albo raczej stracimy pieniądze, o to mi chodziło. Dobrze, Discount Yeveler, zobaczmy sobie może teraz, co się znajduje po tej stronie, czy tutaj ktoś jest. Czekajcie, bo możemy tak się linować, wiecie o co? Tak możemy zaglądać. Mamy w sumie dosyć spoko broń, dlatego też chyba się tutaj nie boję pozabijać troszeczkę ludków. O, możemy tutaj przez... Nie, tutaj się przeskoczyć nie da, a szkoda, bo bym chciał bardzo tą szybę sobie tutaj wybić, tylko że jak ja tą szybę wybiję, to wydaje mi się, że wtedy znowu będzie jakiś tutaj alarm, nie? Dobra, pójdźmy sobie może ten, o, tutaj jest chyba jakaś elektryczność, czy ja mogę to włączyć, włączyć? Patrzcie, bo... Open door? F chyba, nie? Dokładnie, patrzcie, toggle power, patrzcie, widzicie? Oh yeah, chyba wyłączyłem alarm, ale nie jestem pewien. Moi drodzy, jak tak chcecie rabować złotników i innych jubilerów, to już wiecie, co trzeba zrobić, nie? Wyłączyć po prostu prąd. I teraz tak, chodzimy chyba tutaj, mi się z tego co mi się wydaje, to właśnie tutaj. I teraz tak, bo tu jest bardzo dużo pieniążków, czekajcie, tu są w ogóle same Rolexy! Ty, to przecież... Chyba to są Rolexy, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Dobra. W ogóle też jakieś Prada rzeczy, czy tam jakieś inne, nie pamiętam, jak ta firma się nazywała. Ale no dobrze, tutaj w ogóle znowu jakieś damskie Rolexy, tutaj znowu męskie bransoletki, tutaj znowu damskie Rolexy. Dobra, czekajcie, bo ja go muszę tutaj postraszyć, ale czy jak ja wejdę teraz... O, tu jest Praga chyba, czy to jest Praga?
Wydaje mi się, że to jest Praga, ale w sumie nie jestem na 100% pewien. Czekajcie, bo... Aha, dobra, bo ja tutaj widzę, co on tutaj mniej więcej ma. Także... Dobra. Bo nie chcę tutaj, wiecie, jak też tak za bardzo atakować kogoś tutaj. Niestety się przeskoczyć tutaj nie da. Ale wydaje mi się, że ja chyba mogę teraz broń wyciągnąć i wtedy nie będzie alarmu, czekajcie. Wyciągamy broń. Stop! Czekajcie, ja muszę chyba tutaj wszystkich teraz związać, nie? Co ja tutaj miałem nacisnąć? F chyba przytrzymać, z tego co mi się wydaje. Bo to jest mój hostage. Gdzie lecisz? O nie, no policja już przyjechała! Open the safe? Open the safe! Patrzcie, ludzie uciekają! Ja nie chciałem tego zabić, ja chciałem tych... cywili tutaj zabić! Ja nie mogę ich tutaj zabijać, moi drodzy, czekajcie, bo... Dobra, mamy 2000. Idzie, jedzie kolejna policja, czekajcie, bo mi teraz tutaj ten safe otworzył. I co on tutaj... Hey, apostle, czekaj, chodź no tu! Chodź no tu, stój! Ej, bo ja chcę ciebie związać. Ja chcę ciebie związać. O nie, oni go zabili! Ty, bo to jest... Ona, ta broń tak... Aha, bo ja muszę tak zrobić! Dobra! Ale... Ta broń i tak jest mega daleko. Czy oni już ty mają... kuloodporne kamizelki? To oni mnie nie potrafią zabić. Bo ja też mam taką fajną wiedzę o co chodzi, nie? Czekajcie. O nie, słod przyjechał! I co? Czekaj, jak się tutaj broń zmienia? Oh no! Czekaj, kucnij sobie. Nie! Ich jest po prostu... Ich jest miliony! Jak to restart level main? Co się dzieje? Dobrze, moi drodzy, nie kupiłem teraz nic. Nic nie kupiłem. Ładujemy broń, fajnie. I teraz musimy iść znowu tutaj postrzelać sobie. Czekajcie, ja potrzebuję 20 tysięcy, nie? Nie wiem jakim cudem, ale może zrobimy coś takiego, że ja sobie... Czekajcie, bo ja po coś wyłączyłem ten prąd. Mi się wydaje, że ja wyłączyłem ten prąd przez alarm, no ale to dlaczego tutaj policja przyjechała? Toggle power, czekajcie, toggle power, no czerwone. Jest czerwone, wyłącz to. Dobra, niech to będzie wyłączone, moi drodzy, i pójdziemy sobie teraz tędy. Ja wyciągnę teraz broń, strzelimy tutaj. Okej. I już policja jedzie. Gdzie lecisz? Gdzie lecisz? Mama, czekaj! Już do mnie strzelają, nie? O Jezus Maria, nie. No przecież to jest bez sensu! To jest bez sensu! Ja stąd uciekam! Ja stąd uciekam! O, dobra, uciekłem. Czekajcie, ma kogoś tutaj muszę... Oni nie wiedzą, gdzie jestem! Oni nie czają życia, nie? Dobra, jeden dostał, drugi dostał. Ja sobie teraz wezmę zakładnika, nie? Czekajcie, bo... Ja sobie tutaj kogoś zwiążę, oni mnie za chwilę zabiją. Oni go zabili! Ja nie wiem, gdzie są te wszystkie pieniądze, nie? A on mi jeszcze nie otworzył tego sejfu! Dobrze, czekajcie, zaczynamy jeszcze raz. Mam nadzieję, że się to uda przejść. Jak nie, to idziemy do kolejnej mapki, bo na odcinek zrobimy chyba sobie dwie mapki z tego, co mi się wydaje. Tak będzie w sumie spoko. Ja już chyba wiem, po co jest ten prąd potrzebny, że jak ja tutaj strzelę... Czekajcie, robimy tak. Okej, dobra. I musimy działać mega szybko, nie? Musimy działać mega szybko. Bo ja otwieram teraz tutaj drzwi, zamykam te drzwi teraz tutaj. Straszę ich, dobra, bronią. Szybko! No, ale... Ktoś tutaj załącza alarm, nie? Czekaj. Dobra, take hostage, dobra. I oni teraz nie będą do mnie strzelać, nie? Ja teraz muszę zrobić coś takiego. Open the safe. Dobra. A mi teraz tutaj gdzie lecisz? A ja nie... Złą osobę zabiłem.
Czekajcie, bo... A, okej, okay, dobra! Czekajcie, bo oni na razie nie potrafią do mnie strzelić za bardzo. Czy słoń już przyjechał? Jest po prostu miliony, nie? Czekajcie, tie up hostage. Ja spróbuję go teraz tutaj, oni już tutaj po mnie biegną, nie? Okej, okay, dobra, czy ja mogę tak celować? Ja mogę później zbierać pieniądze? Ale no co jest? Nie mam już amunicji. Ty, oni się w ogóle już mnie nie boją. Ale przecież ta gra jest nie do przejścia. Take the money, okej, okay, dobra. Zbieramy kasę. Jest dobrze, o Boże, jak on mnie przestraszył teraz tutaj. Udało mi się zdobyć ledwo 40 tysięcy. Ja, czekajcie, bo ja muszę. Ja nie wiem ile tutaj, tutaj jest w ogóle lutu chyba z czego, nie wiem ile. Ale wydaje mi się, że w tej grze trzeba działać bardzo szybko. To nie jest tak, że ja sobie jestem pod... Czekajcie, ile muszę zdobyć? 20 tysięcy, więc ja szybko wyłączę prąd. Podbiegamy do tych ludzi tutaj. Zanim słod przyjedzie, to my sobie po prostu coś tutaj ukradniemy, wiecie o co chodzi. Moi drodzy, czwarty raz z tą samą misją, to jest po prostu niemożliwe, nie? Dobra, dawaj tutaj. Dawaj tutaj. Wyciągam to, okej, okay, dobra. Oni się teraz... Zwykle przyjedzie policja. Ja sobie tutaj jedną zwiążę. Dobra. Dobra. I teraz tak. Bierzemy hostage. Dokładnie. I oni się teraz mnie będą bali, wiecie o co chodzi. Wydaje mi się, że słod chyba nie przyjedzie. Czekajcie, on mi tutaj musi zrobić open the safe. Ja teraz zbieram sobie... Nie mogę tych rzeczy teraz tutaj zbierać. Nie mogę tych rzeczy zbierać, jak ja mam jakąś osobę tutaj, nie? Czekajcie, bo... Patrzcie, i znowu się teraz boją, oni w ogóle biegają tutaj... Oni na razie czekają, oni nie wiedzą co mam zrobić, nie? Szkoda, że nie mogę zrobić coś takiego, że ja sobie, wiecie, jak podchodzę tutaj, kucam sobie, nie mogę z nią kucnąć, patrzę na to i zbieram te rzeczy, bo ja chciałem tak, taki myk zrobić, wiecie o co chodzi, nie? Ale to w taki sposób nie działa! To w taki sposób nie działa, więc ja muszę teraz tutaj chyba wszystkich szybko pod... Ile tu już ich przyjechało? Przecież to są raz, dwa, trzy, cztery policje. Bezsens. Dobra, lecimy z kolejną mapką, bo ta mapka jest nie do przejścia. Dobra, kolejna mapka, Local Bank. 100 tysięcy dolarów. A ja mam 3200. Bierzemy armory i lecimy, moi drodzy, tylko i wyłącznie z pistolecikiem. Ja nie wiem, czy damy radę po prostu pójść tylko i wyłącznie z pistolecikiem. Miejmy nadzieję, że... Gra się chyba zacięła. Chyba gry... Nie, dobra, jest okej. Okay. No mamy tylko i wyłącznie pistolecik. Czekajcie, ja w ogóle tutaj nie wiem, jest lutu co prawda 100 tysięcy dolarów. Nie uda mi się tego tutaj wszystkiego zdobyć. Wystarczy tylko i wyłącznie 10 tysięcy, żeby stąd uciec. Ja nie potrafię w ogóle ani pół grama zdobyć, wiecie o co chodzi. Czekajcie, bo tutaj w ogóle też są jakieś garaże. Nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi z tymi garażami. Ale wydaje mi się, że policja stąd przyjeżdża. To są garaże, których się otworzyć nie da. Dobra, tutaj znowu mamy jakiś przełącznik. Nie, bo to jest jakiś, nie wiem co. Tutaj się wejść nie da, dobra. Tutaj też jest jakiś, o tu jest, widzicie, znowu kolejny przełącznik. No przecież to jest właśnie po to potrzebne, żebyśmy prąd wyłączyli, tylko że ten prąd jest, ja nie wiem, czekajcie, dobra, bo tu już widzę, że jest mega duża kolejka, nie? Tu jest w ogóle coś tam, time, okej, okay, dobra, tu jest pełno ludzi teraz, oni się mnie w ogóle przestraszą znowu. Czekajcie, czy ja mogę tutaj podejść, coś zdobyć, wziąć coś, oni sobie tutaj rozmawiają teraz ze sobą, na jakieś poważne tematy, a ja mogę tutaj wejść? Dobra, mogę tutaj wejść, okej. Okay. Nie jest w czym jest spoko, tu jest w ogóle, chyba muszę strzelić w to, żeby się tutaj dostać, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale macie nowego pracownika teraz, patrzcie. Ale to kto zadzwonił po policję? Otwieraj tutaj szybko! Pa, już policja przyszła, już pierwsza policja przyszła, dobra. Ile tu jest? 2000 dolarów. Czekajcie, ja sobie go wezmę teraz tutaj. Zwiążemy go, ponieważ wydaje mi się, że w tym skarabcu będzie dosyć dużo pieniążków. Tylko ja nie mogę się wychylać. O, widzicie? O Boże! Teraz to będzie udany łup. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko musimy działać szybko, nie? Musimy działać szybko, mega. O nie! Zamykaj te drzwi. Jaki bezczelny, on mi tutaj drzwi otwiera. Zbieraj tutaj szybko kasę. Tej kasy tutaj jest miliony, nie? Patrzcie, co się teraz tutaj dzieje. Dobra,
Oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. Oni chyba nie wiedzą, gdzie ja jestem, no. Patrzcie, co się teraz tutaj dzieje. W ogóle, co to jest za bank, że zamyka skarbiec za taką kudeczkę, no. Patrzcie. Prawie 100 tysięcy mam. Ja nie wiem, gdzie oni są, żeby mnie nie zabili teraz. Bo ja sobie muszę teraz tego gościa. Jezus Maria! Czekajcie, bo nie na... Szybko, reload? Film kolejny! O nie! On idzie z tarczą! Nie zabijaj mnie! Ja muszę działać mega szybko, czekajcie, bo ja teraz tutaj robię to na ranie. Na raszu chyba, tak to się mówi. O Jezus Maria, to jest po prostu niemożliwe, jak to w ogóle teraz tutaj działa. No dobra, wchodzimy tutaj od razu. I ja nawet się nie pieprzę tutaj z żadnymi zakładnikami ani nic takiego. Ja po prostu wyciągam broń. Dobra, tutaj szybko, okej, dobra. I zbierasz kasę, patrz. Dobra. Zanim słod przyjedzie, zamknij sobie tutaj drzwi, żeby oni ci tutaj nie przeszkadzali. Zbierasz szybko kasę, okej. Szybko! Szybko! To jest najszybciej, jak potrafię. Co to było? O nie! Dobra, dostali headshoty. Czekajcie, bo to jest mega dużo kasy. Okej. Zakrwawione pieniądze też mogą być. Dobra, dobra, nieważne, 95 tysięcy dolarów. Czekaj, bo oni gdzieś tutaj będą. No, odsuń się! Ja sam uciekam. Zanim słod przyjdzie. O nie, słod już przyjechał! O Jezus Maria, oni są tacy szybcy? No dobra, już mnie zabiliście! Dobra, moi drodzy, robimy to teraz na mega patencie. Ja wchod... Odejdź! Patrz, nie umiem tu wejść! I policja już jedzie. Połowę bierzemy, tylko połowę, nie? Dobra, 50 tysięcy wystarczy, idziemy. Zablokowałem się znowu! Zanim słod przyjedzie, no! Dobra. Nie, no słod już przyjechał! Czekajcie, bo oni są trochę ślepi! Ja tą surówkę robiłem. Ja tą surówkę robiłem. Dobrze, moi drodzy, dało się uciec, mając 54 tysiące dolarów w kieszeni. To było po prostu aż niemożliwe, dlatego też zostawcie koniecznie kciuk wskazujący w górę, jeżeli chcecie, abym tą serię kontynuował. Będzie dobrze! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Stickiem podobał. Jeżeli nie, zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz za duży, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, chodzi, cześć! Uuu.